Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to kolejny odcinek Muzycznych Krakersów. Dzisiaj pokażę Wam ciekawy akord, który doskonale nadaje się do muzyki R&B i soul. Zaczynajmy! Mamy dwa ujęcia na gitarę, na prawą rękę i na lewą rękę, żebyście wszystko widzieli. I teraz tak, akord, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, to durowy toniczny, czyli major seventh, ale jeszcze z dodaną noną i opóźnioną septymą przez sextę. Wiem, że brzmi to strasznie, strasznie skomplikowanie, ale nie jest. Jak doskonale wiecie, akord major seventh, czyli durowy toniczny, składa się z prymy, tercji wielkiej, kwinty czystej i septymy wielkiej. Przy czym często nie gramy kwinty, bo ona nic ciekawego nam nie wprowadza do tego akordu. Więc gramy tak albo w ten sposób. Maj 9 oznacza, że oprócz septymy dodajemy do akordu jeszcze nonę. Nonę wielką, czyli będziemy mieli coś takiego. To jest akord C maj 9. I cała zabawa w tym akordzie polega na tym, że zanim zagramy septymę, wyprzedzamy ją z sekstą wielką. Czyli mamy akord C6-9 i potem młotkujemy septymę, czyli mamy coś takiego. Nie jest to skomplikowane, prawda? Czyli z akordu C6-9, bo mamy tutaj tercję wielką, sekstę wielką i nonę wielką, robi się akord C maj 9, bo seksta zamienia się na septymę, czyli mamy jakby septymę opóźnioną w tym akordzie. I do tego, jak sobie jeszcze ładnie tutaj szarpniemy takim rejkiem, to robi się ciekawy klimat, warto coś takiego wykorzystać. Można zagrać wszystkie dźwięki naraz, a można zagrać właśnie z takim opóźnieniem też prawej ręki. Do tego jeszcze vibrato wajchą albo ręką. Akord wydaje się bardzo skomplikowany, jest prosty. To samo można zagrać od najgrubszej struny, tylko będzie wyglądał troszkę inaczej. Zaraz pojawi się kształt, czyli mamy taki akord. Świetny do muzyki R&B i soul. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Gorąco zachęcam do własnych poszukiwań, do dodatkowych akordów. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dołączcie do facebookowej grupy Buzz Rockers. A jeśli cenicie sobie moją pracę, chcecie być moimi mecenasami, zapraszam na profil Patronite. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. W tym momencie to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!